swojego Syna Jezusa Chrystusa. On jest drogą, która prowadzi nas na doskonałość Tobą. Przez Niego prosimy Ciebie za wszystkich na Ukrainie, którzy cierpią z powodu działań wojennych. Udziel im siły i zaufania, aby w chwili ręki nie utracili nadziei na Boga. Spójrz na bezprawie, którego doświadczają, i pozwól im odczuć Twoją bliskość. Pozwól ukraińskim uchodźcom, którzy przybywają do naszych krajów, spotkać na nich drodzy ludzi, którzy przyjmują ich na swoje nogi i serce. Właśnie także nas Ducha Solidarności z ukraińskim narodem i ze wszystkimi, którzy cierpią z powodu wojny i ucieczki. Pozwól im i Twojemu Kościołowi za wstawiennictwem Maryi Matki Boga stać się wspólnotą nadziei ponad wszystkimi granicami. Prosimy o to przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i w jedności Boga.